Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym McLarenie MCL 38 i tym, co McLaren przed nami ukrywa. Bo patrząc na wszystkie udostępnione materiały do tej pory, jeśli chodzi o nowy bolit McLarena, to jednocześnie pokazali ten nowy bolit, ale tak naprawdę go nie pokazali. I dzisiaj. Opowiem dlaczego. Tradycyjnie zaczniemy sobie od czubka nosa i przejdziemy przez cały bolid aż do końcówki tylnego skrzydła. Dobrze, więc zaczynając od tego czubka naszego nosa na nowym bolidzie McLarena, widać, że tutaj koncept został utrzymany z poprzedniego sezonu. Ale czy na pewno? Czy na pewno tak jest? Bo porównując zdjęcia nosa, właściwie całego nosa z poprzedniego sezonu, z Grand Prix Osni, chociażby. Widać, że zarówno całe przednie skrzydło, jak i nos, właściwie cały przód bolidu, tego pokazanego nowego McLarena wygląda. W 99% identycznie. Zostawiłem sobie ten 1% niepewności, ale porównywałem te geometrie, nakładałem na siebie nawet. I teoretycznie jakby się. Bardzo uprzeć, to można byłoby zauważyć coś nowego. Ale to tylko pozory, bo nawet jeśli spojrzymy sobie w ten rejon, to widać, że tutaj te profile są odsunięte na takich łącznikach, które widzieliśmy w innych zespołach w zeszłym sezonie, ale widzieliśmy to też w McLarenie w MCL60. Nawet położenie tych czujników temperatury, które patrzą na, na przednie koła, jest identyczne z tym, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Więc tutaj. Powiedziałbym, że McLaren bardzo dużo przed nami ukrywa. McLaren ukrywa też bardzo dużo, jeśli chodzi o samo przednie zawieszenie, bo o, oczywiście mamy wciąż zawieszenie w układzie typu półrod, ale te nogi półrodów schodzą bardzo, bardzo nisko, wręcz właściwie stykając się w tej płaszczyźnie symetrii samego bolidu. Mamy też tą. Tylną nogę górnego wahacza, bardzo nisko gdzieś tutaj zamontowaną. Ale jeśli sobie popatrzymy w ten obszar, nie widzimy ani płotków, nie widzimy ani płotków do podłogi, nie widzimy właśnie tych detali zawieszenia tutaj, nie widzimy właściwie niczego, co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o podcięcia przy sekcjach bocznych. To wszystko jest poddane obróbce graficznej. Zostało specjalnie zacienione w taki sposób, żeby ukryć jak najwięcej detali przed naszymi oczami. Tak, są nowe rzeczy. Oczywiście widzimy, że kształty wlotów do sekcji bocznych się zmieniły oraz mamy to bardzo charakterystyczne skrzydło, które. Trochę przypomina to, co miał Mercedes w ostatnich dwóch latach, ale nie do końca, bo tutaj McLaren nie chowa struktury zderzeniowej w tym skrzydle, tak jak miało to miejsce w Mercedesie W13 czy W14. Jest to skrzydełko nad wlotem powietrza, właściwie tak naprawdę nie nad wlotem powietrza, tylko jest to tak jakby wysunięta górna warga tego wlotu powietrza bardzo mocno w przód. Wraz z geometrią tego, można powiedzieć, innowacyjnego rozwiązania ze skrzydłem. To rozwiązanie oczywiście będzie pozwalało McLarenowi wytworzyć jakiś dodatkowy wir, który sobie będzie leciał tam po, po tej sekcji bocznej w kierunku tyłu pojazdu. Ale też nie mamy za wielu dobrej jakości zdjęć, jeśli chodzi o tą całą geometrię, zarówno w lotu do sekcji bocznych, jak i samego skrzydełka. To, co jeszcze możemy zauważyć w tym widoku z przodu, patrząc na MCL38, to są. Usterka, które widzieliśmy w zeszłym sezonie, jest to geometria też bez dodatkowych owiewek. Nie jestem pewien, czy to są identyczne lusterka jak w zeszłym sezonie, czy po prostu bardzo, bardzo podobne. Mamy z kolei jeden dodatkowy winglet wokół halo. Tego nie było w zeszłym sezonie. To jest coś, co widzimy na tym nowym bolidzie. Nie mamy żadnych owiewek jeśli chodzi o górę halo, przynajmniej na tych udostępnionych materiałach. To, co widzimy też w tym widoku z przodu, to są przeprojektowane. Wloty do chłodzenia przednich hamulców. Jest to troszkę inna geometria w porównaniu do tej, którą widzieliśmy w zeszłym sezonie. Widać jeszcze tutaj tylne skrzydło z tym bardzo dziwnym, ostrym narożem na tym głównym płacie tylnego skrzydła. Jednocześnie widać też, że jest to ten koncept po raz kolejny z odsłoniętą końcówką górnego płata tylnego skrzydła. To McLaren miał w zeszłym sezonie. Nie jestem do końca pewien, czy jest to całkowicie nowe, tylne skrzydło, ale wygląda dość nowo. Przyznam się, że w zeszłym sezonie jakoś bardzo mocno nie zwracałem uwagi na te tylne skrzydła, ale tutaj widać kilka tych szczegółów, które właśnie przykuwają około, jak między innymi to na roże. Sam kształt głównego płata tylnego skrzydła też przypomina taką charakterystyczną. Łyżeczkę, którą bardzo często zespoły wykorzystują w swoim projekcie tylnego skrzydła, i mam wrażenie, że jest to coś albo z poprzedniego sezonu, albo faktycznie jest to nowa konstrukcja tylnego skrzydła. Nie jestem jeszcze do końca pewien. Na innym udostępnionym materiale prasowym od McLaren'a widać, że McLaren wciąż zachowuje ten koncept z tymi charakterystycznymi zagłębieniami w tej górnej powierzchni. Sekcji bocznych z tymi, tak jakby uszami, które ograniczają możliwość uciekania tego powietrza gdzieś tutaj na boki. Tylko jest to powietrze prowadzone do tyłu bolidu pod tylnym zawieszeniem. Tylne zawieszenie po raz kolejny w układzie typu puszrot. Tutaj mamy nogę puszroda. Pod tą nogą z tego widoku. Znajduje się przednia noga dolnego wahacza, prawdopodobnie, bo jeśli sobie policzymy, ile jest tu nóg tego tylnego zawieszenia, to mamy raz, 2, trzy, cztery, 5. Natomiast regulamin techniczny określa, że zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie powinno składać się z sześciu elementów zawieszenia. Są to oczywiście dwie nogi górnego wahacza. Są to dwie nogi górnego wahacza, dwie nogi dolnego wahacza, pushrot lub półrot, a także drążek, który z przodu jest drążkiem kierowniczym, a z tyłu jest to tak zwany towing, czyli drążek, którym ustawia się po prostu zbieżność tylnych kół. A także w przypadku tylnej osi mamy oczywiście półosie, które mogą być zabudowane. W owiewkach razem z jednym z wahaczy. Oprócz tego, tak jak w zeszłym sezonie, tylne skrzydło jest w konstrukcji z pojedynczym pylonem. Widzimy nową pokrywę silnika z takimi charakterystycznymi wgłębieniami w tym miejscu, które mają za zadanie odpowiednio kierunkować powietrze na właśnie bimwingi, które gdzieś tutaj. Będziemy mogli dostrzec, jak i na tylne skrzydło. Widzimy tutaj panele do regulacji poziomu chłodzenia w nowym McLarenie, a także w tej wersji pokrywy silnika. Widać, że mamy tutaj specjalne miejsca przygotowane na panel, który zakryje nam te kilka pierwszych żaluzji, natomiast pozostałe pozostają odsłonięte. Ale w zależności od tego, na jaki poziom chłodzenia zespół się zdecyduje, Mogą po prostu wymienić tą całą pokrywę silnika założyć nową, która będzie miała przygotowane te miejsca pod panele do regulacji poziomu chłodzenia w inny sposób. W widoku z boku po raz kolejny widać obszar, który jest bardzo mocno zacieniony przez obróbkę graficzną tych wypuszczonych materiałów przygotowanych przez McLarena, ale widzimy, że jakieś to bardzo agresywne podcięcie tutaj jest w tym sidepodzie. Widzimy, że ten wlot nie ma wysuniętej dolnej wargi, tylko ma wysuniętą górną wargę tego wlotu wraz z tym nowym skrzydłem przy wlocie powietrza do sekcji bocznej. Widać, że sidepody są dalej w tej koncepcji z opadającym tyłem w kierunku obszaru tylnego koła bocznej ściany dyfuzora. Widzimy mocne upakowanie tej pokrywy silnika w McLarenie z tym charakterystycznym no, zagłębieniem, z tymi charakterystycznymi geometriami tych kanałów wyżytowych spod pokrywy silnika. Nie widać tu za wielu detali, z kolei jeśli chodzi o krawędź podłogi, widzimy tutaj jakąś geometrię, która by przypominała te charakterystyczne, podbijające powietrze rampy. Nie widzimy z kolei za wiele detali, jeśli chodzi o same płotki przy wlocie pod podłogę. Widzimy tutaj z kolei podwójny bip z tym drugim charakterystycznym skrzydełkiem, które generuje dodatkowy wir po to, żeby wspomóc ten przepływ pod samą podłogą. Widzimy jeszcze tą szczątkową płetwę rekina. I to charakterystyczne się załamywanie światła na tym numerze kierowcy. Charakterystyczne, bo tam McLaren ma takie wycięcie od góry i ta płetwa Rakina jest trzymana w taki dość charakterystyczny sposób. Na bocznym płacie tylnego skrzydła z kolei możemy zauważyć tą charakterystyczną, ostrą krawędź, którą zespoły wprowadziły. W zeszłym sezonie do użycia, która ma też generować jakiś dodatkowy wir po to, żeby zarządzać czy lepiej kontrolować przepływ za tylnym kołem. Na koniec, jeszcze ujęcie z Automotor Unchport na to nowe skrzydło przy wlocie do sekcji bocznej. Widzimy, jak bardzo szeroko to skrzydło wystaje poza ten wlot, jak mocno od samej tej krawędzi zewnętrznej wlotu te sidepody się rozszerzają i tak że to skrzydło właściwie wygląda jakby zostało zaprojektowane aż do samego limitu tego tak zwanego legality boxa. Legality boxy to są te tak jakby objętości, w których pewne elementy na bolidzie muszą się znajdować, więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I nie mogę się doczekać, jak zobaczymy to w akcji na torze. I to by było na tyle dzisiaj. Moim zdaniem, McLaren zdecydowanie więcej jeszcze ukrywa przed nami, niż cokolwiek pokazuje z tej nowej konstrukcji. Widać tutaj kilka rzeczy, które się zmieniają w porównaniu do zeszłego sezonu, ale wydaje mi się, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nowych zobaczymy na, na tym nowym polidzie McLarena. W czasie testów, czy przez sam początek nowego sezonu. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niedługo.